Siemaczko wszystkim, z tej strony Ksnaj, a to jest kolejny odcinek ze serii Od Zera do Farmera. Dzisiaj pokażemy wam, znaczy no, ten, Darek pojechał krosem tam gdzieś, nie wiem, nie gadał nigdzie, pojechał po prostu. My z nim po odcinku wczoraj długo w sumie budowaliśmy, ale to ten, zbudowaliśmy taki mały garażyk tutaj, szopkę na to, a no dobra, my sobie zapalmy to wszystko, czy zobacz, w którym będziemy tym dzisiaj to robić. No bo tak w sumie, że jeszcze trochę do ramy pola, ale to chyba raczej ten, znaczy jest dobre. Więc no, dobra. To my sobie zapalmy Ursusika. Dobra. Która tu gdzieś odłożyć musimy. Czekajcie, o, tutaj jest najlepsze miejsce. Kiedy szerszeń tu wleciał wczoraj w sumie na odcinku. Wleciał szerszeń do pszczół. To było. Czekajcie tutaj. Dobra. I sobie do Ugu cofnijmy. No i już będzie. Fajnie. Da. Powoli cofa, ale to już trudno. 45. Ja sobie do... Jedźmy, dobra. Startu. My sobie tak porajmy jeszcze tak trochę. Bo trochę tam. A my czekamy na brata, bo miał jeszcze przyjechać miał chyba dzisiaj. Tak długo dużo nie porajmy jeszcze, tak? Tak, dwa razy przyjedziemy i będzie. No. Ej. Ty, bo picia nie ma. Czekajcie, zadzwonię do brata. Lerka. O, dobra, już jesteś? No, halo, halo. Podjedziesz do sklepu, jak będzie otwarty i kupisz wodę? Bo już nie ma. No dobra. Dobra. No. Dobra. Kupi. Dobra, wysyłajmy. Pokazuj, zajmę ty. 45. Tu wyrównać trzeba. No. No. Skręcić tutaj. O, tak sobie jeszcze trochę. Jedźmy. O, tak. Dojedźmy. No. Skręćmy. Albo nie, czekajcie. Gdzie byś skręcać? No, wyrdę. Coś ty przywiózł. 30? Z bronami jeszcze. Gurde. No. Wiem, że masz zapotrzebowanie, tutaj ja mam większe, mam jeszcze 2-3 jechy takie mam. To tam się przywiozłem i to tam niepotrzebne. Wow. Gurde. Ładno. Ile chcesz za nią? Nic, za darmo bierz. A jak tak za darmo? Za darmo. Gurde. A był otwarty sklep? Ty chcesz tutaj to zobacz, co jest w tym. Ja idę te drzewo wsiąść, żeby nie przewróciło. No dobra. To tam dooram sobie. Tą 60 już. No ale fajnie. Przywiózł tym. O, tam wycina drzewo. Tylko tam, żeby na dom nie naleciało. O, tu. Cofaj, dobra. Patrzmy, jak robi nas kaskadr.
Dajcie. Na małe kawałki będziemy tnąć i to się wywiezie do tartaku. Tu jeszcze. My sobie... poleciało całe drzewo. Płynęło ładnie. Ale tu jeszcze zaoradzi. Dobra. Musiałem tutaj sobie... Tu sobie, ale czekajcie, ściszę sobie telefon, bo znowu sobie wyciszyłem. Ściszony, dobra. Dobra. To sobie tutaj zostawmy 60. No. Ty! Żeby ty! No uważaj tutaj. Te wezmę. Żeby zgniótł, ale na szczęście się przytrzymał gałęzi. Tu wezmę bogianek tam. Dobra, my sobie weźmy 30. Zobacz, jak ona tam działa ładnie. No, chodzi ładnie, bardzo. Brony bardzo nam się przydały. Będą przydać, żeby chcieli spłynąć. Jak to tam się mówi. A ty kurde, żebym tylko nie spadł z tego drzewa. No to uważaj, uważaj. Te liście, znaczy te gałęzie będzie trzeba to zrobić. Uła! Kurde, spadłem. Uważaj tam trochę. Z szpitala nie ma. Dobra, na luzie. Nie ma czym pojechać. Jak nie ma czym? Na rowerze mnie zagubić. A no. 30 tam. Czekaj, te gałęzie wywalę z tych liści, że znaczy no. 45 cię podwierzę. Idzie szybciej. No, naczepę się dam. Tam za dużo miejsca nie ma na tym. Uwaga! Nie spadło. Dobra. Ja tu patrzę. Prawie, dobra. Jest to z tych tutaj trzech drzew, to utnij to jedno na środku, co jest. Okej. Taki prezencik, że nawet piłę ci przywiozłem. To dobrze. Tylko jedną tylko miałem i no. To okej. Ale to tam... Ja to pożyczę od ciebie. Nie będziemy hamować, bo szkoda się zatrzymywać. Chodzi ładnie, biegi dobrze wchodzą. On to tam bogaty jest. Dużo ma tych 30. 60 to ma chyba jeszcze jakąś, czy co tam ma. Marek to taki trochę zasi na mechaniku. Nie wiem, no. A co się zepsuje, to naprawi. Postuka, popyka i by będzie. Kamienie to zbierać by jak kiedyś. No. Dobra, jest. Nie chycić? A panu chyciłem tylko. Albo bramy tutaj zostawię. Albo nie chcę, bo to będzie przeszkadzać tutaj. Czekajcie. Co tam się stało? Czekaj. Wniosek gościu. Ponad 3 kg kładę. Czekaj. Ona to poukładam. Pomóc co? Nie, dam sobie radę. To te gałęzie. Żeby... To dobra. On.
Dobra, z tych poleciał. Napełniałem tam tego. Usiadł raczej. To chyba, że dziura. I szczury zjadły. Znowu myszy. Który to jest w ogóle dzisiaj? Dzisiaj? Popatrz, bo ja telefonu przy sobie nie mam. Dzisiaj... A trzeci. A miesiąc? Październik, no nie? Październik. No. W październiku chyba można siać, dobra. No, jeszcze pszenie, jeszcze pszeni możesz. Sieje tam ładnie. Dobrze, ci drzewko poukładam. Dobra, nie musisz. Tam do 60 zapnij tą wielką maczetę, to będzie. Wiem, podjadę i zaraz ten Z. No. Tartaku zawiozę. A ty w ogóle wiesz, gdzie tu war... ten tartak? Jest. Nie wiem. Na luzie, jak nie, to przecież mam GPS-a w telefonie. No tak. Bo tu na wsi to słaby zasięg też jest. Słaby internet. Ościu, dlatego mam LTE w telefonie. O, czekaj, wezmę. Żeby się nie przeszkadzało. Ok. To jeszcze przeciąć, żeby to ruszał. Te pszczółki trochę agresywne się zrobiły. No. Od kiedy ten serszyn zaatakował? Bo teraz będę mógł chronić królowe ze wszystko. Chyba, że królowe szerszeń zatłukł. Nie no, to wtedy ul nie było. To było puszczyły ul. W sumie... Ale jakiś pirat drogowy jechał w BMW. No. Ty, trochę uszkodziłem tą budkę z kuli, bo spadł mały gałąź na niebo. Nic nie ma na niej, więc jest dobrze. Tą pośrodku drzewo, które... To przy naszej budce To. O. Tylko żeby uważać, żeby nie spadło nigdzie. Właśnie. Postaram, wiesz? Leci. Dobrze. Te w ogóle. A czekaj, wezmę podepnę pod 30 ten. Jaki to jest w ogóle? Przyczepę sobie. Jakie to jest w ogóle drzewo? Ty. Drzewo to była wierzba chyba, wiesz? Chyba tak. Ty, bo ty to przyczepą nie wyjedziesz. Wozem jedzenia. Ja. Będzie musiał tutaj uciąć czubek przy tym. Wiem, na luzie. No. Wyjadę na spokojnie. Aby starczyło tej pszenicy nam. Ale to cały siewnik był, a tam dużo w sumie nie wchodzi też. No. No bo nie będzie gdzie kupić, a drogie trochę te worki z nią. To zwróci się za drzewo. Drzewo teraz jest, wiesz, teraz zbierają ludzie drewno, bo zaraz będzie zima. No. To spróchniałe, to takie suche. To będzie się palić, rzuci do pieca i od razu się spali. Tak. Tak, to już mokrzejsze są. A jeszcze nie tych nie położyłem kablu. Nie. Tą wierzbą się na koniec zajmę, najpierw sobie pojadę po te. No dobra. Cały obrót pola. Ostatni przejazd mi został. No i dobrze. Kamieni to trochę dużo tu jest za to pole. No, będzie trzeba pozbierać, wiesz? No. O kurde. Ty w ogóle skupują te kamienie? Nie wiem. Dobra, to się tam wywiezie. Gdzieś do potoka. Da się. W potoku to dużo kamieni jest, tak.
Więc przyda się jakiejś babce, co będzie chciała ogród robić. Grog, no. Co człowiek kłada. Dobra. Kurde, ale jedna duża kłoda, 1,5 metra. Kłoda to duża. Idzie. Dobra, wychodźmy na sąsiedzie. Ty, bo te to z korzeniem trzeba byłoby wyrwać kiedy. Daliby radę 45? Nie wiem. Co się zostawiał? Tu przy wozie zostawię tą 30. Dobra. Dobra, to ci tam trochę pomogę. Ty będę ucin tutaj. Gdzie? Tu. Bądź uważaj. Sypią się te wióry. Jeszcze tu na pół. A tego nie da rady? Czy nie da rady motorówka? Nie, tego raczej nie da rady, wiesz? To wyrwać by trzeba było. Nie, to jest trochę za dużo, to by trzeba już było jakiś sprzęt wziąć. No, ale ściąć tu najlepiej trzeba by było. My nie mamy liny, właśnie. Czekaj, to tu. Trzeba było trochę na większe kawałki. Razem wydalimy radę. Nie. To się nie pomieści, wiesz? To takie, o takie jak tutaj jest na przykład. O. Ja to na przyczepie jeszcze poprzecinam na pół, żeby się zmieściło. No dobra. To ja tu będę kłaść. A od razu się układa. Te większe. Ty, będziesz tu podpinać wóz, bo jest tutaj ten. On jest tu na szepę. Przywozi to, co w sumie jest. Czekaj. Ty, dawaj spróbujemy może. Ale to chyba dobra, zaraz. zobaczymy ile. No. Najwyżej na 2 pojadę, tyle pojadę. Ty powiesz to sprzedać, a ja zetnę to 2. No, dobra. Przydałoby się specjalna naczepka do tego. No. Taki dziwny, no to czekaj, tego to jest dosyć duży. Tego tutaj zaraz. Dobra. Mamy tutaj te liny? Chyba, nie mamy pasów. Gdzieś tyle tego drewna to jest, że na luzie tutaj z tego 400 zarobimy z jednego przejazdu. No. A że z wierzby to jeszcze więcej będzie, bo tam to sucha była. No też była. To też w sumie trochę sucha. Ile będzie miała lat? 1000 zarobimy raczej. Policzy ile ma lat. Raz. Tak z... 200 lat ma to drzewo. To jest za suche. Dobra, jedź już, bo się nic nie pomieści. Chyba, że coś jeszcze upam takiego mniejszego. Będę ty pojedź, bo ja nie mam jak. Telefonu nie mam. A ja muszę te drzewo, wciąć. Dobra, to daj motorówkę, to wezmę, daj. O, dobra. O. Czekaj. Daj. O, dobra. Poczekaj, no. Łódź, coś tam. Czekaj, odłożę. Jeszcze mi powypadaj. A nie mogę. Dobra, to tam patrz. Tu ci spadł. Kawałek. Tu jest większy. Żeby spadło, bo spadnąć może. Tu tędy sobie jedziesz. No.
lepiej wygląda teraz, bez tego drzewa. No dobra. Już więcej nie zmieszczę. Ja tutaj podłożę, żebyś nie przyjechał i nie złamał się. Czego? Dobra, to co tam jedź? Ja, pociąć tą wierzbę tamtą. Tamto to ja ogarnę, to na razie tutaj już przyszły kupkę. No dobra. Łóżku. Jeszcze tutaj o ten. Tura nie będzie dostępna. A ten został. A ten jeszcze tutaj został. Ty naprawdę co ty pszczoły agresywne. A, bo leży. Spadł. No trochę ciężko usiądę sobie na tym. Spruchniałe. O, no to nawet słychać. Tu jeszcze i tu dwa zostały małe. Ale tu wszystko dobrze. No, jest wszystko sprawne. Światło ma? Blask tylko. No chyba. Trochę będzie przeszkadzać, to odjedziemy trochę. O, dobra, sobie tu zostawmy. A tu je cofnę, dobra. Tu sobie cofnę, będzie... Tu, o. Tu pająku przed sąsiadem. Dobra. A tu nasz rower jeszcze nowy. Znaleźliby tam. Leżał. No. Ładny chodzi. Chyba, że wjechał w chaszcze. O, jedziesz już. Ty za ten łańcuch. Dobra, wezmę go. Łańcuch spadł. No dawaj. Jeszcze będzie. Dobra. Wejdzie wszystko. To te chudy najpierw, no nie? No najpierw. No najpierw.
Gościu powiedział, że jak przywieziemy mu jeszcze dwie takie przyczepy, no, to dostaniemy 1500, bo akurat ma zapotrzebowanie. O, to dobrze. No, bardzo dobrze. To gościu na dosyć takim wybudowanym domku mieszka. Czekaj, bo zaraz. Czekaj chwilę, nie kładź ich, bo już tu... Dobra, połóż, kładź, bo tutaj już nie wyrówna. Ostatni chudy, dwa. Gość mnie zatrzymał, bo miałem jechać do tartaku, nie? No. Na ulicy mnie zatrzymał, powiedział, że ten... Że on da drożej. No. Wiesz, pieniądz to pieniądz. No. To jakoś, o. Tutaj te szpary włóż, to... To by się zbliżyło wszystko. Teraz to tych trzeba jeszcze zapewnić. Uważaj. Weź tam. Ja, zostawiamy sobie tego klęczuszka, jednego. Tak, te trzy można sobie zostawić. No, to sobie... Uważaj na te pszczoły. No. Tutaj obok tej. Osiarki. Osy. Dobra, jadę. No. A tego jeszcze nie dozrzemy załadować. Zmieści ci się. Ci to czekaj, przed... to podjadę w... Przedtem ci tam spadło, czy stale auta nie jechały, to stały tylko i tyle. A jeszcze to taki brawy był. Ale ono tu przeszkadzało. Ej, nie da rady tego bardziej wyciąć? Tego tu? Ja? Czekaj. No dobra. No to mają nie zjadzie, to czekaj. Spróbuję. Dobra, te latki jeszcze. Farby, bo mają mało. Dobra. To nas długo będzie trzymać ten Big Buck. To z tego to mało będzie trochę. Ale patrz, to takie... Jakby tu się ustawił, to takie ręce jakby trochę. Spaghetti. Ale żeby na kamień nie trafił i wstępił w śpiwy. No by było, bo tu trochę kamień jest w ziemi. Wejdę tu. Łędzie. Dużo. O, chciało od razu się. Tylko praca trochę duża. Mało takie zadymy. No. Dobra, to już jadę, nie będziemy chyba pakować tego wszystkiego już na upór. Dobra, ostatni się załadował. Dobra, co to tam jest? Ja tu poukładam. Ale to tutaj jeszcze to popchało. Ale tu popatrzcie. Wyglądasz. Kora weszła do tego. Pistolet trochę. Patrzcie. A wiecie i... Pfff. Słują ładnie.
typeta. Taka osobowa by była, ale gwoździ nie mam. No, tu to taka na ścianę. No bo tak jakoś. Trochę tak jak bucik wygląda. Dobra. Teraz pokażemy. Jest tutaj. Dobra. Ty, sarno. Pójdziesz. Jeszcze bym auto potrąciło sarno. I mnie też sobie. Zamknięta, zamknięta. Pojechaliby, gdzie to by było potrzeba. Halo? No? Słuchaj, gościu powiedział, że już chce więcej bumady. Więcej bumady stek, nam da już te 1500, nie? No? Tamte możemy sobie... Jedno. Okej. Okay. Powiedział, że... Jak ja tutaj patrzę, to mam... Patrzę, to mam dwie kubki takie porządne. No dobra. To mu starczy mu na dwie zimy nawet. No sobie jest... racja. Zależy ile... No to jedziesz już, tak? Dobra, jedź. Ale tutaj... Przeciw. No. 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 Co za kłopot. Dobra, to zamkniemy. Jajek nie ma, tylko tutaj są powyzbierane. Bo Wizard. Mogę trochę podpalić. Nie chodzi trochę. To jakby strzeliło się czymś, to tu ma takie. No. Tak. Filtra nie mogłem znaleźć i nie ma nadal. To jest rozrusznik. Nie, to jest. Nie. To jest rozrusznik. Tu jest do tego. Napełniałem, jak się to nazywa. Uchodnica. Dobra. Ja to tu go ściśniemy, żeby coś się jeszcze zmieściło. Dobra. Byłoby się coś cofło. No. No to tyle z tego odcinka będzie. Czekamy na niego. O, jedzie. Dobra. Pewnie czy to mniejsze. Ej, uważaj na bronę, uważaj, uważaj. Co z tym już zrobimy? Kawałkami. Co? Nie słyszę mnie, bo w traktorze to głośno jest. Weźmy ja tutaj. Nie. Tu daj na bok. No. A tak zapomniałem. Korzeń. Dobra. No i jak? No. Tam ty jeszcze zostało trochę przy tym. No. No. Zobaczmy. Trochę otworzę im tu, żeby się przewietrzył. Trochę tu muchy latają. Pajęczyn nie ma. Tak zbyt dużo. Więc no.
domu weszły, to na chwilę tam. Co w tym życiu było? O! No. Dobrze. Dobra, to zobaczmy. Polować. Tak, no. Czyli te dziury w tym są? Czy nie, no to wpada, no. Jakoś wpada. Nie, tego nie podcinaj, ten będzie. Nie trzeba tego. Więc no. Dobra, to już tak w sumie będzie koniec odcinka. My się z wami będziemy żegnać. I wy zostawcie subełapkę w górę. Kolejne części serii. Więc no. Pa. I zamiast.